Witam w kolejnym filmiku. Czas nagrywania pokazuje mi około 3 minuty, także nie będzie to długi film. Będzie to krótka zapowiedź, natomiast myślę, że dokonam też dłuższej zapowiedzi. I ta owa dłuższa zapowiedź będzie mi też na nowym i zerowym odcinku tej nowej serii, którą będę bardzo realizować. Czekam na ekran, bo wyjechałam. No tak. Gdzie pan jest teatrem? I momentalnie coś tam wtedy podeszłam na Oliwę. Chciałam do gonienia tej skarmki i wychodzi na to, że wpieszczam oczekiwania. Co to będzie za seria? Przypomnę, że jest seria właśnie z pani Kowalkowej. Odnośnie mojego tworzenia z Mikrotorem Sobieskiego stylu, ale też Pacepaka tworzyłam w MU61. Teraz tak naprawdę sama kompletując składniki, czyli jeżeli jakiś składnik chcę zaryzykować, ja go mam. Niestety laboratorium często nie chce ryzykować, woli jednak na przykład sprawdzone, cały czas jakby dobieranie nowych mililitrów tego samego składnika, a ja na przykładowo, nie wiem, nie zaryzykuję z 3 akacjami, albo nie wiem, z 3 pożyczkami, albo z 3. Nie wiem, zaryzykuję z czymś takim, co się może częściej używa, ale niekoniecznie, nie potrzebuję 3 kaw. Przykładowo, a ja mogę po pierwsze sobie zamawiać wszystko, co chcę. Mogę sobie porównywać. Mogę też sobie w ogóle różnie je rozrabiać i porównywać. Mogę też mieć takie składniki, których tam w ogóle nie było, nie wiem, nie będzie. I różne tego typu kwestie. Myślę, że to dużo, mogę sobie dokonywać kolejnych przeróbek, poprawek i tak dalej. I mogę sobie tworzyć tyle zapachów, ile chcę. Jeżeli mam ochotę, nie wiem, cały dzień tworzyć, tworzę. Nie na zasadzie, że to tylko jest laboratorium, nie wiem, w takie i takie dni. Jakby jest po prostu dużo udogodniej w związku z tym. Duża też większa możliwość, jeżeli chodzi o te składniki, ilość tworzeń i tak dalej, ale... Ale jest pewien minus, bo to jest kwestia gromadzenia czegoś stacjonarnie. To jest zawsze ryzyko z moim pechem, że coś potłukę. To jest też oczywiście też kwestia taka, że jakby tam jest to jakieś konkretne miejsce, jest to ulokowane w tym miejscu, a ja muszę sobie na to po prostu miejsce jakoś wygospodarować, ogarnąć i tak dalej, i tak dalej. Po prostu no, jest to jakieś też przedsięwzięcie na początku, to trzeba ogarnąć buteleczki, nie wiem, mieszadełka, zlewki, pipety i tak dalej, i tak dalej. Dużo różnych rzeczy na początku, potem już pewnie uzupełnianie to coraz mniej, ale też ogromna zabawa, to moje ciągłe sprawdzanie różnych stron, poszukiwanie nowych składników, czytanie o nich, jakby już nawet wręcz pomysły na nie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to daje ogromne możliwości. To jest niezwykle fascynujące, niezwykle wciągające. Powiem szczerze, jestem po prostu wręcz zafiksowana na tym sprawdzaniu składników. Ja uwielbiam porównywać. I powiem tak, może nieskromnie, może jestem zadufana w sobie, może tak, może nie, mniejsza z tym. Mogę być i zadufana w sobie, znaczy się mając nieświadomość pewnego, że mam, jest moja SKM-ka, także spauzuję, podjeżdżam tylko na z Oliwy.